Obserwować Ciebie to jest sama przyjemność. Tak jak oglądać aktora we filmie. To jest fajnie. Fajnusia. Cześć, tutaj Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie. Dziś taki dłuższy materiał o Aleksandrze Usyku, który rusza na podbój wagi ciężkiej. Ukraińcowi marzą się mistrzowskie pasy w królewskiej dywizji, więc dziś trochę o jego atutach w nowej wadze, o jego brakach w nowej wadze, no i o potencjalnych wyzwaniach, o potencjalnych rywalach. Aleksander Usyk to pięściarz genialny. Jako amator zdobył wszystko, co miał do zdobycia. Mistrzostwo świata, złoty medal olimpijski. Gdy przychodził na zawodowstwo, miał na koncie 350 walk, z których przegrał tylko 15, w tym jedną, taka ciekawostka, jeszcze w kategorii średniej z Polakiem Łukaszem Wawrzyczkiem. Profesjonalną karierę Usyk rozpoczął mocno i już w 10 występie stanął do walki o pas WBO wagi junior ciężkiej, mierząc się z Krzysztofem Głowackim. Przed starciem, do którego doszło we wrześniu 2016 roku, wielu ekspertów wątpiło, czy Usyk jest gotów, by tak szybko boksować o zawodowe mistrzostwo świata. Wśród wyrażających swoje wątpliwości był m.in. Krzysztof Diablo Włodarczyk, który pojawił się na otwartym treningu Ukraińca w Warszawie. Chciałem zadać pytanie do Aleksandra Usyka. Jest to 12 rund, nie boksował nigdy w życiu 12 rundówek. Wiadomo, że boks amatorski troszeczkę się różni od boksu zawodowego. Trzeba troszeczkę wydłużyć, jakby można powiedzieć, ten dystans. Troszeczkę inaczej analizować walkę. Czy jest w stanie wyobrazić sobie 12 rund na ringu? Usyk jednak był bardzo pewny siebie. Ja gotów. Jak się ostatecznie okazało, wiara w siebie Ukraińca wynikała po prostu ze świadomości własnych umiejętności. Usyk z Głowackim zaboksował bardzo mądrze i ostatecznie wyraźnie wygrał na punkty, sięgając po mistrzowskie trofeum. Swoim wyczynem pobił wieloletni rekord legendarnego Evandera Holyfielda, który na zdobycie tytułu w kategorii junior ciężkiej potrzebował 12 pojedynków, Usykowi wystarczyło 10. Warto przy okazji wspomnieć, że limit kategorii Cruiser za czasów Evandera Holyfielda wynosił nie 200, a 190 funtów. O geniuszu bokserskim Aleksandra Usyka przekonali się wkrótce także kibice boksu zawodowego w innych krajach. Podobnie jak wcześniej Głowackiego, Ukrainiec pokonywał na wyjeździe kolejno Tabiso Mczunu, Michaela Huntera, Marko Huka, Mairisa Bredisa, Murata Gassiewa, no i wreszcie na koniec kariery w junior ciężkiej Tonego Belliu. Po zdobyciu kompletu tytułów mistrzowskich, czym także nawiązał do osiągnięcia Evandera Holyfielda, a nawet je trochę poprawił, bo za czasów Holyfielda liczące się organizacje były 3 i w wygraniu turnieju WBSS, Usyk postanowił szukać nowych wyzwań w wadze ciężkiej, w której od lat prym wiodą bokserscy giganci, tacy jak Deontay Wilder, Tyson Fury i Anthony Joshua. Ostatnio do grona liderów dołączył dużo niższy, ale nie lżejszy Andy Ruiz Jr., czy na dłużej przekonamy się 7 grudnia, bo 7 grudnia dojdzie do rewanżu pomiędzy Ruizem Juniorem i Antonym Joshuą. Wilder, pytany swego czasu o szansę Usyka w kategorii ciężkiej, stwierdził, że dywizja królewska to zupełnie inna gra i ukraiński czempion szybko się o tym przekona. Czy faktycznie jest się czego bać? Technicznie bez wątpienia Usyk przewyższa każdego z zawodników światowej czołówki wagi ciężkiej, nawet Tysona Fury'ego, który w swoim boksie jest raczej niewygodny i nieprzewidywalny niż szczególnie wyrafinowany technicznie. Zawodnik z Krymu ustępował będzie natomiast swoim konkurentom pod względem warunków fizycznych. Różnica tutaj faktycznie będzie znacząca, ale w części przypadków wcale nie kolosalna. Mówiąc konkretnie, najbardziej nad Usykiem, który mierzy 190 cm i ma 198 cm rozpiętości ramion, będzie gabarytami górował Tyson Fury. Wzrost Brytyjczyka to 206 cm, a zasięg aż 216. Wilder mierzy 201 cm i może pochwalić się 211-centymetrowym zasięgiem. Parametry Antonego Joshua to 198 cm wzrostu i 208 cm rozpiętości ramion. Większy od Usyka nie jest natomiast Andy Ruiz Jr., który ma tylko 188 cm wzrostu i tyle samo zasięgu. Meksykanin natomiast jest od Ukraińca zdecydowanie cięższy. 121 kg niszczyciela z Meksyku przy 97,5 kg Usyka, bo tyle ważył Usyk przed swoim ciężkim debiutem, to jest ogromna przewaga. Kilka kilo lżejsi od Ruiza są Joshua i Fury, natomiast Wilder przed niedawnymi walkami z Ortizem i Furym był od Usyka lżejszy. Zarówno waga rywali, jak i ich wzrost mogą faktycznie dla Usyka stanowić wyzwanie w kolejnych walkach na szczycie. Natomiast warto zaznaczyć, że zawodnik Symferopola w dywizji superciężkiej już boksował jako amator w lidze WSB,
Za jego czasów w USB nie było tylu kategorii wagowych. On startował w wadze 91 kg, której w USB nie było, więc siłą rzeczy musiał występować w dywizji super ciężkiej. Radził sobie znakomicie, wszystkie pojedynki wygrał, a mierzył się m.in. z Joe Joyce'em, z Juniorem Fa i z Magomedem Madrasulem Medzidowem. Chociaż trzeba tutaj zaznaczyć, że walki w USB były kontraktowane na 5, a nie na 12 rund, co w przypadku takiej przewagi warunków fizycznych, z jaką spotka się teraz Oleksandr Usyk po stronie oponenta, może robić dużą, istotną różnicę. Jakie trudności może napotkać Oleksandr Usyk na swojej drodze w kategorii ciężkiej? Po pierwsze, przewaga fizyczna rywali i nie chodzi tutaj koniecznie o siłę ciosu, ale o siłę na przykład w klinczu. Gdy trzeba się przez wiele minut przepychać z cięższym oponentem, jest to bardzo męczące. Oczywiście Usyk jest bardzo ruchliwy, no ale na przestrzeni 12 rund nie da uniknąć się w ringu bezpośredniego kontaktu. Po drugie, Usyk będzie się musiał raczej nastawiać na boksowanie na pełnym dystansie. Ukrainiec nie przewracał w niższej wadze, więc wątpliwe, by teraz jego ciężsi oponenci czuli jego ciosy, a to może być dla Usyka również frustrujące. Usyk nie będzie też w stanie tak łatwo zniechęcić oponentów do ataku swoimi kontrami, bo po prostu te jego kontry będą ważyć mniej niż w kategorii wagowej do 91 kg. Po trzecie, rywale Usyka w wadze ciężkiej będą bić na pewno dużo mocniej niż jego oponenci w dywizji junior ciężkiej, no i choć nie można zrobić krzywdy komuś, kogo trafić się nie da, no to gdy na szczęce Usyka wyląduje w końcu dobrze wymierzona bomba, na przykład Deontaya Wildera, no to może być po walce. Usyk przynajmniej w konfrontacji ze ścisłą światową czołówką będzie musiał być gotowy na 12 rund aktywnej rywalizacji i w ataku, i w obronie będzie musiał boksować na pełnej koncentracji. Ale są też argumenty za tym, że Oleksandr Usyk w wadze ciężkiej radził sobie będzie naprawdę dobrze. Na pewno będzie nad przeciwnikami zdecydowanie górował szybkością. Usyk był szybszy od najszybszych cruiserów, więc jego przewaga nad zawodnikami dywizji ciężkiej będzie jeszcze wyraźniejsza, choć na przykład taki Andy Ruiz Jr. pod względem szybkości rąk odstawać wcale od Usyka nie musi. Usyk bardzo często boksuje na dużym ryzyku, na milimetry unikając nadchodzących uderzeń, potrafi wejść w wymianę unikając dwóch ciosów i sam zadać trzy. W wadze ciężkiej ryzyko z jednej strony będzie większe, no bo waga ciosów rywali będzie większa, ale z drugiej będzie mniejsze, bo oponenci bić będą wolniej. Usyk umie wyprowadzać kombinacje uderzeń, prowadzić atak seriami, co może zrekompensować w jakiś sposób w wadze ciężkiej jego braki w mocy uderzenia. Ciosy całkiem solidnie i precyzyjnie trafiającego Usyka mogą się kumulować, no i prowadzić do rozstrzygnięcia przed czasem, mimo braku siły pojedynczego uderzenia. Nie należy także zapominać, że Oleksandr Usyk ma ogromne doświadczenie z ringów amatorskich. O tym, ile ono znaczy, przekonać się można na przykład śledząc ringowe poczynania drugiego członka ukraińskiego duetu Lomus, czyli Wasyla Łomaczenki. Ponadto na zawodowstwie Usyk, mimo niewielkiej liczby walk, mierzył się z całą elitą niższej klasy wagowej. Ma na swoim koncie dużo bardziej wartościowe zwycięstwa, tak licząc punt for punt, niż na przykład Deontay Wilder. A teraz spróbujmy się zastanowić, jak mogłyby wyglądać walki Usyka z zawodnikami światowej czołówki kategorii ciężkiej. Sam zainteresowany twierdzi, że najchętniej zmierzyłby się z Deontay Wilderem, podobno dlatego, że podoba mu się zielony kolor pasa, jaki ma Amerykanin, zaś najwięcej kłopotów spodziewałby się w konfrontacji z Tysonem Furym. Wilder faktycznie wydaje się być pięściarzem, którego Usyk mógłby ogolić w rundach do zera. Przecież w grudniu ubiegłego roku Tyson Fury momentami wręcz dawał Bronze Bomberowi szkołę boksu. I to wcale nie ze względu na swoje gabaryty, nie dlatego, że jest duży. A Usyk potrafi od Fury'ego dużo więcej, jeśli chodzi o takie stricte techniczne, bokserskie rzeczy. Nawet Artur Szpilka, podobnie jak Usyk leworęczny, swego czasu napsuł Wilderowi sporo krwi. Natomiast zarówno Fury, jak i Szpilka mogli się przekonać, ile w konfrontacji z królem nokautu z Alabamy kosztować może chwila nieuwagi. Jeśli Usyk zagapiłby się na chwilę w starciu z Wilderem, no to mogłoby się to dla niego skończyć po prostu katastrofą. Atutem Antonego Joshua w boju z Usykiem byłaby oprócz gabarytów także waga. Jeśli Brytyjczyk potrafiłby ją dobrze wykorzystać, mógłby znacznie osłabić ruchliwego Ukraińca. AJ boksuje jednak dość schematycznie i byłby dla boksersko bardzo inteligentnego i sprytnego Usyka łatwiejszym rywalem do rozszyfrowania niż Wilder.
Joshua miewa też problemy z kondycją, co dla aktywnie boksującego Usyka mogłoby być wodą na młyn w późniejszych rundach. Joshua jednak, podobnie jak Wilder, bije bardzo mocno i gdyby trafił dobrze Usyka, mógłby go znokautować. Tutaj w przypadku tych konfrontacji Aleksandra Usyka z każdym pięściarzem z elity wagi ciężkiej, tę regułkę można jak mantrę powtarzać, że jeden cios w wadze ciężkiej może odmienić obraz walki. Sporą zagadką stylową dla Usyka mogłaby być natomiast konfrontacja z Andym Ruizem Juniorem. Ten niepozorny grubasek z Meksyku nie fruwa co prawda po ringu jak motyl, ale ma piekielnie szybkie ręce i bije bardzo mocno. To mogłoby stanowić wyzwanie dla Usyka w wymianach, na które bardzo często pewny siebie Ukrainiec się decyduje. Ruiz Junior nie głaszcze, o czym niedawno przekonał się Anthony Joshua. Oczywiście łatwo można sobie wyobrazić Usyka obskakującego Ruiza Juniora na nogach jak amatora przez 12 rund, ale z drugiej strony nie trzeba przesadnie wielkiego wysiłku, żeby wyobrazić sobie Usyka zranionego uderzeniami meksykańskiego niszczyciela. Na koniec Tyson Fury, czyli człowiek, który sam zdaje się nie wiedzieć, jak zaboksuje w kolejnej rundzie. Dużo wyższy od Usyka król cyganów to prawdziwe wyzwanie dla każdego boksera na świecie. Zakładając, że słabsza postawa Fury'ego z Otto Walinem była konsekwencją braku motywacji i koszmarnej kontuzji oka, wypada typować, że Usykowi byłoby bardzo ciężko pokonać Brytyjczyka. Fury świetnie potrafi dystansować, potrafi unikać ciosów, jest nieprzewidywalny, a do tego ciężki w porównaniu z Usykiem i mógłby Ukraińcowi w zwarciach odebrać sporo energii. Gypsy King z takim spryciarzem jak Usyk dotąd jednak nie boksował, przy całym szacunku dla dokonań mądrego w swoim boksie Władimira Kliczki. Do tego Usyk jest od Fury'ego szybszy i gdyby tylko poradził sobie ze skróceniem dystansu i unikaniem klinczów, byłoby naprawdę ciekawie. Podsumowując, Aleksander Usyk to niezwykle ciekawy dodatek do i tak interesującej dziś kategorii ciężkiej, czy pójdzie w ślady Evandera Holyfielda ponownie i sięgnie po mistrzowskie pasy królewskiej dywizji, przekonamy się być może już niebawem, no bo Aleksander Usyk jest już przecież od jakiegoś czasu obowiązkowym pretendentem do pasa WBO, o który 7 grudnia zaboksują Anthony Joshua i Andy Ruiz Jr. Ja jestem ciekaw waszych opinii. Co sądzicie o szansach Aleksandra Usyka w wadze ciężkiej, o szansach Usyka w konfrontacji właśnie z Joshua, z Wilderem, z Tysonem Furym czy z Andy Ruizem Jr.? Piszcie w komentarzach. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Buongiorno!